Witam Was bardzo serdecznie, teraz już twarzą w twarz. Jak widzieliście, dzieci jeszcze śpią. Zosia, oczywiście widzieliście, Zosia śpi na brzuszku, co się bardzo, bardzo, w ogóle się prawie nie zdarza. Raz, może na początku jeszcze to spała na brzuszku, potem przeszkadza jej ta rurka, dlatego nie wiem, może była bardzo zmęczona. Oczywiście rozebrana, jak zwykle, ale już nie chciałam jej dotykać, żeby sobie jeszcze troszeczkę pospała. Ale już chciałam się ubrać szybciutko, żeby po prostu was już przywitać już w ubraniu, a nie tak jak ostatnio w piżamie, co nie? Z kropkiem, kropek też jeszcze odsypiono, z nie wiem, co on robił w nocy. Łazi i łazi chyba. No. Ale dobra, jeszcze mam trochę czasu, żeby sobie pospać. Tak samo chyba Dixie jeszcze sobie śpi. Zacznie dzieci wstaną, to zaczynam się z nimi bawić trochę. To wiecie, nie ma takiego spokoju, zaczną krzyczeć, to nie. Okej, co nas dzisiaj czeka? Pokażę Wam dzisiaj e-tutor, który uczy się języka angielskiego. Co? Czekają nas testy. Trzeba zrobić. Mój mąż wczoraj się zarejestrował, bo trzeba przyszły testy. Do szpitala, żeby zrobić na COVID. I co? No i jutro będziemy robić, biedna mała. Nie wiem, czy ja to wiesz sobie też zrobię dla świętego spokoju, wiecie, w razie czego później, żeby mi, wiesz, samemu jak się robi, to jest jeszcze okej, okay, nie wiem, żeby tam, wiesz, może tak nie boli, jak oni mi, kiedyś mi robili testy. Testy mi robili, bo miałam wyrostek podrażniony i myślałam, że to już, że po prostu, że to, ten wyrostek mnie tak bardzo boli. Okazało się, że chyba 3 godziny spędziłam tam. Zrobili mi te testy, bo musieli mi zrobić, ponieważ byłam w szpitalu, musieli mi zrobić testy. I co? I po prostu no to nie było przyjemne. No i dlatego może sama sobie zrobię testy i pokażę im wynik, jaki mam. Chociaż nie wiem, czy to będzie aktualne, bo oni, wiecie, jak sami robią, to mają do siebie jakby zaufanie. O, już, czekajcie, ręka mnie boli. Natomiast jeżeli bym sobie sama zrobiła, nie wiem, czy oni by mieli takie zaufanie do mnie. Wiecie, co innego, jak robią w szpitalu, oni są pewni i od razu trafia do, może do jakiegoś laboratorium czy coś i oni to po prostu mają pewność stuprocentową, że jest ok, nie? Ok. Ja się biorę za troszeczkę teraz posprzątam, bo że dzieci jeszcze śpią. Ja troszeczkę to posprzątam, ogarnę te mieszkania, dom, mieszkania, dom, do mieszkania, wszystko jedno. A łupy ogarnę, żeby dzieci przyjdą, żeby już miały po prostu, wiecie, czysto i potem zrobię mi śniadanie. Gdzie co dzisiaj wstępnie wstałam o 5:00, ja nie wiem, idę zmęczona. Aha, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że właśnie wczoraj zrobiłam, wysłałam film na, wszystko zrobione, wysłałam film. Rano wstaję, już byłam tak zmęczona, rano wstaję i okazało się, że ten film jakoś, nie wiem, nie poszedł, czy może coś się stało, czy został zblokowany, nie wiem. Ale dzisiaj jeszcze raz go ponownie właśnie, teraz mi się wysyła. Jeszcze raz i zobaczę, czy teraz poszedł, czy nie. Jeżeli tak, będziecie mieć po prostu 2 dni. 2-3 dni, nie? Drugi vlog ma trzeci, nie? W jednym dniu. Ej, także zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Jeżeli nie, to po prostu ten drugi przepadnie.
Albo coś pozmieniam, bo zobaczymy, czy to moja wina, czy coś źle zrobiłam, czy. No zobaczymy, postaram się jeszcze raz wysłać. Wysyłam ten film, czy jeszcze raz on teraz dobrze będzie jakby wysłany. Zobaczymy. Tak, jeśli nie, to najwyżej przepadnie, bo nie wiem. Nie wiem, po prostu to bym musiała coś może wyciąć, coś przemienić, a to jest po prostu dla mnie, gdzie co ja tego nie robię, to jest dla mnie po prostu czarna magia. Ja mnie to denerwuje, jakieś wycinanie, milimetry, centymetry, sekundy, żeby wyciąć, coś zrobić, coś wkleić, nie. Coś takiego, wiecie, na poziomie, czy coś od razu, jeżeli mam na przykład końcówkę jakiegoś filmu i coś nie wyjdzie, wtedy wycinam, jest ok, ale żeby coś po środku, coś wycinać pomiędzy, jakieś słowo, czy ściszyć, czy pogłośnić, czy wyciąć, to dla mnie to ja się do tego nie nadaję chyba. Trzeba było mieć jakiś może specjalny program, a ja to robię też na telefonie, nie na laptopa mam, ale on, po prostu trzeba nowy program do niego dać, on już stary też ten program. I trzeba nowy program. Nie. Za dużo. Może kiedyś mi się wydaje, że albym miała lepszy jakiś program czy coś, ale mam taki. Też jest dobry, nie narzekam. Ale to wiecie. Mnie to nie takie wycinanie i coś tam coś nowego danie, czy dodatkowo. Nie, to wiesz, na razie to jeszcze nie ten etap, bo nie lubię. Po prostu leci jak to leci, a wycinanie czy tego to. Sorry, się powtarzam, ale jakoś to. Jeszcze to nie moja bajka, żeby tak to perfekcyjnie zrobić, ale w ogóle. Po co mam wycinać? Niech to idzie jak jest. I tak. Dobra, kropek śpienia, widzicie? Jeszcze śpi. Dobra, Dixie też nam jeszcze chrapie. I tak, dobra, do zobaczenia i ten później się odezwę. A jeszcze bym chciała powiedzieć, że nie mieliśmy gdzieś kota, ale gdzieś nam zaginął, nie wiem gdzie, po prostu wyszedł i plastuś nam gdzieś wyszedł i nie wiem gdzie jest, nie wiem czy coś się stało, próbowałam go szukać, ale nie ma go, nie wiem gdzie jest, może jeszcze przyjdzie, a jak nie, no to może kotki mają to do siebie, że po prostu wychodzą i chodzą własnymi ścieżkami, ale to z drugiej strony dziwnie, bo że kot jest nauczony od początku, że jest z nami, że jakby nie potrafi może żyć na wolności, bo to koty, wiecie, będą łapać, co będą chciały. Nie wiem, czy taki kot, który po prostu jest nauczony życia w domu, czy też poradzi sobie na wolności, może coś zjadnie świeżego i coś się otruł. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, może przyjdzie, a jak nie, no to szkoda. Nie chciałabym, żebyśmy, jak my wyjeżdżamy, a się okaże, że on przyjdzie do domu po jakimś czasie, nie, i po paru nastu, po paru miesiącach, a nas nie ma. I tego się właśnie obawiam. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Okej, wiecie co? Weszłam na Tutor, gdzie lekcje są online, tylko że patrzę, że to się troszkę zmieniło. Oni musieli to po prostu wszystko, cały jakby system, ten cały po prostu oni to musieli zrobić na nowo. Ja to wcześniej nie wiem jak. To było bardzo. Jakby dużo było tematów. Na przykład było temat takie, że na przykład tutaj patrzę, że jest na przykład lekcje angielski, niemiecki, hiszpański można zrobić, tylko to były podzielone na takie etapy. Na przykład A1,
to były lekcje i każda taka lekcja miała podpunkty na przykład, nie? Natomiast A1 na przykład od 1 do 50, teraz mamy tylko 24 i nie ma A1 na przykład 50 lekcji, A2 50 lekcji, potem było B1 50 i tak dalej, nie? Teraz jest po prostu jakby to, nie wiem, bardziej łatwiejsze, czy nie wiem, na przykład, i to wyszło mi, że po prostu ja nie mam tego. Wyszło mi nowe. Są tutaj podstawy angielskiego, na przykład, to jest, że nie wiem, jak masz na imię, na przykład. Gdzie są też ćwiczenia. Są powtórki. To są właśnie dla osób, na przykład, które uczą się na przykład ze słuchu. What's your name? Na przykład, nie? I'm Kate. Są to na przykład różne quizy. Są na przykład obrazki dla osób właśnie, które jakby są wzrokowcami i im bardziej na przykład to wchodzi, to na przykład nauka. See. Alcoholic drink. Jest też gramatyka. Jest też na Beach. przykład Holiday. Wiele właśnie takich aspektów, gdzie dla każdego jest coś. Travel. Nie? Okej, okay, pomijając już to. Okej, okay. Na przykład ćwiczenia obrazowe. To okej, okay, to było. Na przykład, co jeszcze? No jak widzieliście, jest pisanie. Są też obrazki. Jak się. Jeszcze pamiętam, że są dialogi, są po poprzednim na przykład. Two hamburgers, please. Here you are. Thank you. Szukam też gramatyki, nie mogę. O, jest, widzicie. Jest gramatyka. Sam to są bardzo podstawy. Podstawy, że tak powiem. To są to, co na początku chyba każdy, kto się uczy angielskiego, to ma. My. Jest też wymowa. Wszystko jest po prostu. It's my car. My. Your. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny program. I z tego jest też pisanie w. Okej. Okay. Może damy lekcję. Są powtórki. Są też na przykład. Można napisać sprawozdanie. Można zrobić zadania. Na przykład. Nie wiem, nagrać siebie. Nie? I to nie wiem. Puścić na przykład. Swoją pracę. To są liczby, dni tygodnia. Czekaj, mi się naładuje. Od 1 do 10. Eight. Four. Two. Tu macie na przykład, on wam mówi, tu macie napisane, ale też po polsku macie pod spodem. Potem będzie zamiana. Three. Ja mam 16%, to muszę. Five. Seven. Zobaczymy to. Ten. To szybciutko. One.
Six. Zobaczymy to szybko. Nine. To szybciutko zobaczymy. I teraz by na przykład było tak. I teraz na przykład mamy... jaka to jest liczba, więc... Mamy tu. Two. I on od razu wymawia poprawnie, jak powinno to być, nie? Five. Potem będzie na przykład pisanie. Ten. Nie? Okej, okay, to jest... I myślę, że to jest bardzo dobre. Co za szybko mi się coś... Też jest niemiecki, ale za niemiecki po prostu trzeba osobno zapłacić. Nie? Widzicie. Jest po prostu do zapłaty. Za hiszpański też oczywiście trzeba to zapłacić. I tu mamy tak, tu mamy praktycznie wszystko. Jakie ćwiczenia, powtórki, obrazki, które żeśmy ćwiczenia. Tak, dyktowanie, czas nauki w minutach. Możemy swój własny plan utworzyć, jaki chcemy, nie? Czy to będzie dziennie, nie wiem, ileś godzin, czy to będzie 3 minuty, czy 15. Ile zależy od nas, jaki mamy czas zrobić właśnie swoje... Też można grać. O, właśnie, to jest to, o czym ja wam mówiłam. Bo ja z niemieckiego też korzystałam. Widzicie? Tu jest do 50. Od 1 do 50. Tylko, że to jest zablokowane, ponieważ ja to muszę zapłacić pierw za to. A potem oni mi to odblokują. Ale najpierw zajmiemy się angielskim. Ale widzicie właśnie, że to jest A1, A2, B1, B2, C. I... Widzicie, to ja skończyłam, tylko że właśnie jak teraz widzicie, lekcje są od początku. To jest ta chyba nowa wersja, którą oni właśnie zrobili. Tego nawet jakbym chciała włączyć, to nie włączę, ponieważ trzeba zapłacić za tą lekcję. Chociaż, nie wiem, ale to jest chyba początek. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Vielen Dank. Und Ihnen? Es geht. Okej, okay, potem to będzie, co to potem dalej są, to są ćwiczenia, które po prostu jest napisane na przykład tekst i jaki tekst jest, bo przypuśćmy, że jest tekst na przykład o czym mówili. I są podpunkty A, B, C. Trzeba po prostu to wybrać tak samo jak na egzaminie. Coś takiego. Tak. I widzicie, to o czym ja wam mówiłam. A1 i każdy A1, A2, B1. I każdy miał 50. To jest 50. Na nowej... Wow. Nawet 70, popatrzcie. Widzicie, chyba Niemcy mają... Zmienili bardzo dużo. Aż w szoku jestem. Tam mnie nie było. Ostatnia moja lekcja była bodajże w lipcu. Tak, ostatnia moja lekcja była... No, to ma angielski. Ostatnia moja lekcja była w lipcu. Czekaj, coś jeszcze zobaczę, ale... Tak, ostatnia moja lekcja była w lipcu. Dobrze, ja ponad... Będzie zaraz 10 minut, jak ja mówię. Ale w skrócie właśnie to jest to, że dla osób, dla ćwiczenia po prostu pisania, jeszcze raz, wymowa, dykcja, z jaką też mówią, ze słuchu, na przykład jest ze słuchu, jest z jakby z widzenia, czyli są obrazki, gdzie po prostu trzeba dopasować dane na przykład szukam takiego czegoś, co ostatnie na przykład, nie wiem, czy to się liczy do tego, że jest po prostu, widzicie, ich
Każda lekcja ma ćwiczenia, każda lekcja ma. Leave. Na przykład, nie? Jeżeli chcemy popełnić błąd, Keep calm. na przykład, popełniamy błąd, nie udało się. Za łatwe. Dobra, na przykład. Też się nie udało. Dobra, następny błąd. Emergency exit. Dobra. Fire. Dobra, fire to jest pożar, ale damy powódź. Widzicie? Od razu to przekierowuje na dobrą stronę, czyli jest sygnał, że jest źle. Ale pokazuje nam, że jest pożar. Natomiast w poprzednich po prostu było, że jest na czerwono, nie? Fire. No i powtórka tego, że zrobiliśmy źle, jest powtórka, musi być dobrze. I wtedy jest przejście do następnego, jakby, nie? To jest na tej zasadzie. Dobra, już rozmawiam ponad 10 minut, 12 minut już minęło, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra lekcja. Nie? Może też być dla dzieci, które na przykład opowiedzieć o to nie co najmniej głuptasie, to tylko facet skaczący na bombę do basenu. I tu jest po prostu napisane po angielsku, nie? Możemy sobie to odsłuchać. Not a tsunami, silly. It was just a guy doing a cannonball into the pool. Na przykład, nie? Ok, kończąc to, wychodzimy. I I tak, i to jest. I'm sorry, but you need to leave your room. Na przykład. We need to evacuate the building. Można to opowiadać, opowiadać i opowiadać. Please keep calm. Leave the building using the emergency exit. Można powtórzyć. Leave the building using the emergency exit. Można. Nie było przed tym, przejrzyj ponownie elementy, nie było tego, takiej opcji teraz jest, a jeżeli nie, to idziemy dalej. Leave. Ok, na tym kończę. Na tym, bo to już chyba, bo to już było. Na tym kończę. Keep calm. I co? I warto. Warto. Mi się wydaje, że warto. Zobaczyć na przykład, czy nam to się spodoba, czy nie. A jeżeli komuś zależy na angielskim, żeby się pouczyć, czy pracy, czy musi wyjechać, koniecznie warto w to zainwestować. Wyspaliśmy się. Tak? Mama, piżamę. Masz piżamę, no. Kotku. No, kotka. Świąteczna masz taką, co? Jeszcze trochę i święta. Cieszysz się? Tak. Żeby zobacz. Kotek tancy. Kotek. Ona tańczy, kotek. Tańczy, kotek. O, nie ma ciebie. Już jestem. Okej. Okay. Nie. Lekko paluszka masz. Popisałeś pisakiem. Popisałeś pisakiem? Tak. No zrobię, synaczku. Pójdziemy, jak będzie Stasiu miał szopkę w szkole. Pójdzie z mamusią. Tak. Zobaczymy, czy tam będą na szopki. Tak. Nie tylko święta. Ej, co taka mina? Ej.
Su nie poczesz. Proszę. Że się na nie poszedł. Kto z tobą nie poszedł? Chodzę. Kto ciebie? A wyspałaś się troszkę? Tak. Jajku, to koniec tam troszkę jeszcze. Nakarmiono coś, się. Potrzymasz ją później troszkę na rączkę. Ma daleki. Tego długo, jak ty. Tak długo? No dobrze, tylko musimy się nakarmić, bo będzie płakać, bo jest głodna. Myślę, że już nie płacze, ale myślę, że już jest głodna, wiesz? Tam je jeść, okej? Okay? Będziesz się z nią bawić, okej? Okay? Tak. Ciebie też. Ja już siebie lubię. No, też, ja was kocham. Bardzo mocno. Chyba patrzę na ten lakierek chciałbym mieć poznać. Czeka. Trzeba już tylko zmyć, bo zobacz, troszkę taki już jest odprysnięty. Jak mogę ściągnąć? No trzeba zmyć specjalnym płynem. Zmywaczem do paznokci. Do lakierów. Czysty płyn. Na górze w łazience. Jest dużo troszeczkę. Uważaj. O, okej. Okay. Jakiego dużego zjesz? Tak. Pamiętaj cię, dzieciku małego. A jesz wysoki tak samo jak tata? Tak. czekaj. Trochę mnie prześwietla, ale już kończąc ten film, chciałam wam podziękować za wasz czas i już nie przedłużając, więc trzymajcie się, uważajcie na siebie.